Witajcie ponownie w Rimworld, w grze, która jest serią codzienną, w grze, w której mamy dżumę na zwierzętach, co wszystkie kaczki. Dobrze, że reżyniemy teraz, nie? Reżyniemy, kaczuchy. Jak tam, co robisz? Odpoczywasz. Okej, spoko. Ogólnie jak tam twój nastrój, bo ty pamiętam, miałeś tam więcej godziny rekreacji. Już będzie lepiej. Także wróćmy do standardowego harmonogramu, ok? Spotkanie z Lemur. Lemur to jest nasze dzikie plemię neardeltańskie. Tak, dokładnie te. Rozmowy pokojowe, daleko? No, kawałek od kolonii. Także na razie podziękuję. Jak tam pocięte? Pocięte wszystkie. I tak jak mówiłem, pocięte trochę zwierząt i płynność wróciła do gry. Siejemy siano jeszcze. Dobrze, siana się nie sieje, wiem. Trzy sloty. Zlecenie na liftera, zlecenie na kosiarza. Brak stali? Nie no, stali jest. Komponenty? No, robią się. A, nie robią się, bo już robi zbroję. No tak. Zobaczymy w takim razie, jakie jakości ta zbroja wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie co najmniej dobra. Bo to byłoby spoko. Niewielkie rysko załamania, to już pożądany symbol. Już? Wam się umanił ten symbol? No dobra. Ideologia, symbol. Ale spoprałem z tym. Tym kółkiem, bo jest niesymetryczne. Czy jest symetryczne, będąc niesymetryczne? Tak, wiem. No są kuźwa myślane. Handlarz hurtowy przylatuje. Dobrze. Mamy dużo rzeczy do sprzedania, więc zagadajmy z nim. Bartek, jedziesz. Ty masz społeczne na 18 poziomie. Powinniśmy dać radę. Czy chcemy jorki w kolonii? Nie chcemy. Koty? Jeszcze nie. Krowy... Nie, nie sprzedajemy. Osłów nie chcemy, czekoladę nie kupujemy. To kukurydza jest w magazynie Nassel. No, ale tam inne kupię. Komponenty... Chyba kupię. Wyjątkowo jeszcze. Dobra, tkaninę mogę sprzedać, ale nie tkaninę. Zacznijmy tak, od lekkiej skóry. Ciężkie futro, tego co mamy najmniej. Dobra, zestawy medyczne mogę również sprzedać i za nie kupić neurotaminę. Czy to się opłaca? Na jeden zestaw medyczny schodzi jedna neurotamina, o ile się nie mylę. Aż sprawdzę. Jedna, dokładnie, czyli się opłaca w sumie. Dobra, jeszcze raz. Bo skoro tak, to kupuję jedną za 7, a sprzedaję jedną już z tkaniną i lekiem ziołowym, czyli coś, co mogę wyrobić, za 12. Wychodzę im plus. Dlatego, że to jest na minus, bo kupuję mniej. Jakbym kupił tutaj 52, wychodzę 300 srebra na plus, powiedzmy. Nie jest źle, może być, dobry deal. Tkaninę też sprzedamy, czyli surowy produkt do tych leków. I wróćmy jeszcze raz z tymi wszystkimi skórami. Tego, co jest najmniej. Jajo na sel. Sogo zostawię. Pobudzacz na sel. Lecimy dalej. Stali nie. Jadeit nie. Uran nie. Superstal nie. Liście zioła nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. O, walkę wręcz jeszcze muszę zużyć. Nie. O, ile to jest
Ty, tu masz bardzo dobre gadanie z nim. Okej, słabo sprzedamy. Melonik z ptasiej skóry. To jaki tresuch ma Melonik? To jest dobre pytanie. Zestaw matrycowy oddamy. No jedną zbrojkę teoretycznie mógłbym już oddać, ale na razie jeszcze zostawię, bo nie wiem. W sumie wolę nie ryzykować, na razie zostawię. Poniszczone ciuchy jak najbardziej. Nasel. Nasel. Śpiwory zostały. Złoto? Nie, zobaczmy, czy coś ciekawego mogę od niego odkupić. To jest hurtowy, więc za bardzo tej ciekawej rzeczy nie będzie. Piwo, tu moje paliwo. Nie, nie potrzebuję. Tyle. Wyrównajmy złotem do. Także miał tutaj około 800. To w sumie nawet teraz nie wychodzę. Dobra. Deal. Dwa litery się ładują, no. Alleluja! Jak w ciąży. Brawo. Niebieskie włosy. Ciekawe po kim? Po ojcu czy po matce, jak mamy w genach zakodowane, że mamy mieć szary albo blond. Albo białe. Zobaczymy. Może w końcu siebie umieszczę w kolonii. Jeżeli będzie to kobieta, to będę to ja. Mężczyzna, to będę to ja. Nieważne. Dobra, tutaj zaraz będziesz wyleczony, lećmy dalej. Lećmy dalej, lećmy dalej i róbmy to. To jest obecnie najważniejsze, czyli. Przenieśmy te martwe kaczuchy. Może. Niech Nang wrzuci kolejnego tego do produkcji. Później tego się nie wrzuci, bo nie ma materiałów. No dobra, ale wiadomo o co chodzi. Jak ci Frenia idzie z kopaniem? Zaraz się dowiemy. No tu już była. Dobrze, tu jeszcze jej nie było. Znaczy, była, nie była. Takie mieszane odczucia mamy. Niby trochę wykopane. Ale nie przyniesione i brak komponentów. No tak, co jest w sumie logiczne. Niekompetentny kucharz? Kto robi te posiłki? Jak tam twój zespół? Tolerancja się spada. Jeszcze cię potrzymam trochę na tą farmę hemogenu. Nie jesteś taki dobry, nie? Ja to wiem, że nie, a ty jesteś po prostu jesteś młodym, zapalonym rzemieślnikiem. To w sumie od Wisza mógłbyś się uczyć. Mógł, mogła? Ja nie zwracam na to uwagi ostatnio. Mogła. Brzmi jak plan. Ryś poluje na Franie. Bardzo źle. Kolorowo nie jest. No ty jesteś Frania, ty jesteś nieśmiertelna. Prawie. Dobra. Jak to załatwić, kurde? Nie mam pojęcia, jak tego ryżka załatwić. No nie, no uciekaj tutaj, do tych drzwi. A my tak, McCarthy jest w bardzo sumie dobrym miejscu. Kozak, dawaj. Jank jest na drugim końcu mapy. MF nie za blisko. Tu tym bardziej. Dobra, Wish się wychyli. Ty jesteś też niedaleko. Daleko znaczy. Tutaj możemy spróbować zdążyć. Tutaj również możemy spróbować zdążyć.
No ty również możemy spróbować zdążyć. Ty w ogóle się nie wychylaj. No dobra. Strzelasz? O, pięknie, McCarthy, super. To się nazywa strzelec. Co nie zmienia faktu, że i tak dojedziemy tego rysia od razu. Raz, dwa, trzy. Trzy walki wręcz. Cyk. McCarthy zapraszam. Łyści pomoże. Franie do leczenia. Co tam dojeżdżasz? Szczura. No dobra. Tylko ty szybko jesteś. Teraz jedziesz w tempo. Super. Straty w ludziach? Brak. I to się liczy. Jest proszę leczenia, Fra. Co? Kto? Kogo? O kurde, Mati mi dorósł. No co teraz? Czy dorósł? 13 lat. No dobra. Ty jesteś wampirem. Mówiłem, że nie mam badacza. Podwójny zapał na badanie. Myślę, że będzie spoko. I do tego szybki sen. Ty praktycznie w ogóle nie będziesz musiał spać. Dobra, a ogólnie jak się czujesz z tą nawiozą? No, jeszcze spokojnie, mamy czas. W takim razie, Mati, słuchaj. Zmieniają ci się priorytety, niestety. Gdyż wszystko ma swoje wady, zalety. Dorosłeś, trzeba pracować. Ubieraj się i jedziemy z tematem. Dobra, koszulki mamy, możemy jeszcze dorobić 10 spodni tak naprawdę, co było ostatnio mówione i tak jak to samo co wcześniej, czyli nie z tkaniny. Niech nasi rzemieślnicy się trochę też pobawią tym. Krawcy w sumie. Krawcy? Krawcowe. Albo? Jak się nazywa mężczyzna krawiec? Krawiec. Wspania... O, matko! Bo tak się skupiłem na tym wszystkim, że nie zwróciłem uwagi, jakiej jakości wyszły... Jakiej jakości wyszła zbroja zwiadowcza. Wyszła wspaniała, także super. Nawet bardzo super. Dobra, kto robi komponent i czemu go nie robi? Uish, co robisz, Uish? Odwiedzasz grób. Okej. McCarthy nie zainspirowany szalonym chodem. Ale jako, że mamy już Matiego, który zajmuje się prawie, że no w sumie w tym momencie to tylko i wyłącznie badaniem. Pozostawienie drugiego stołu nie jest złe. Kaczki kolejne. Drugiego stołu nie jest złe. Gdyż, iż, ponieważ, gdyż, azalisz. Będziemy mieli dwóch badaczy już. Dobra, dobra. Zwierzaki przestały jeść paszę? Znaczy przestały jeść tego? Siano i ryż. No tak, reszta moja. Jejku, mam trzech kucharzy. Takich main kucharzy. Nawet czterech. O matko, jakieś zbugowane zadanie. Serów wskrzeszające dwa razy, ej!
ilu typa? Aha. Czyli tak. Akolita ze wspólnoty ducha, czyli z Imperium, chce zostać w naszej kolonii, czyli na Hiti, przez 16 dni. Z 9 ludźmi z rady. Czyli 10 typa, którzy będą leżeć w łóżku, bo mają paralityka Bejzie. Dużo uranu. Honor dla Bartka, ej. Właśnie. Honor dla Bartka brzmi nieźle. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery. Nie mam tyle łóżek. Moja kolonia nie przewiduje tylu ludzi w kolonii. No dobra. Pomyślmy takie. Znaczy nie, no to będzie jeszcze niby jeden blok taki mieszkalny, nie? Cztery. Na cztery, taki malutki. Już mogę zrobić go takiego tak naprawdę. Czy oni muszą być zadowoleni? Nie muszą. Let's go, koszary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, bierę ich. Honor dla Bartka. Bartek. No tak, mogłem się tego spodziewać. Gdzie oni są? Tutaj są, lecą. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak jest! Siema chłopaki, jak tam się macie? Oba, co ty jesteś husarzem? Ja pierdzielę, dużo was jest? No, Datlanczyk, Ginny, to wszystkie rasy są. Ginny, 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 dwóch husarzy. Dwóch husarzy przez 16 dni. Ha, okej. Okay. To sobie liczę, ile tego skugo w takim razie zajdzie. I zajdzie dużo. W ogóle jak mam wybudowany skugo? Pewnie nie, znając mnie. Oczywiście, że nie. Ale najpierw biorę generację. Najpierw biorę generację. Trzeba naprawić mózg. Po pierwsze, McCartiemu. Po drugie, Civi, która dostała na tym ataku, no. I ma też popsuty mózg. Ale dalej nie mogę wierzyć w fakt, że tak blisko było. Mózg 2 na 9 zniszczony. Grubo. Przenosicie ich tam? On powoli przenosicie. Czy mam wybadaną harfę? Nie, też trzeba by ją wybadać. Łyż kręci komponentami. Dobrze, dobrze. Łyż kręci komponentami. Nag. Wstawię tego kosiarza. W końcu. W końcu będzie. Kosiarz w kolonii. Cyk. I podrdzeń. Długo będzie się robić? To się jeszcze 20 godzin. Lifterek będzie robił. A tu? Dwa cykle po 2 dni, 4 dni. No dobra. Wszystkie sloty zajęte, teraz będą więc. Więc spoko. Frania w pełni wyleczona. Jej! Cześć Franiu z powrotem w kolonii. Wow, dużo ryżu. Teraz psychitę możemy przystopować na razie. Nie potrzebujemy więcej. Tytuł wymaga sypialni. Jovian. Jovian.
Proszę bardzo, Jovian, masz swoją sypialnię. Nie potrzebujesz gościu miejsca do medytacji, bo i tak nie możesz chodzić. Chyba, że któryś z was jest wyżej niż tym, niż akolitą. Akolita. No to Jovian. Właściciel ziemi, 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 o dziwo, właściciel ziemi. Nie, co ja będę za husarza w kolonii? Ja nie mogę takie staty mieć do walki wręcz. 10 spodnie za pałem strzelectwo, 14 spodnie za pałem walka wręcz. A tutaj? 17 spodnie za pałem strzelectwo. Jeszcze szybki palec, no kurczę. Zazdro, Imperium zazdro. Dobry przekaz leci. Dobra, jajek nie możemy tu składować jednak, bo jest ich za dużo. Jakby ktoś pytał. Proste posiłki zmniejszymy do 14. I znów jak będą dwa. Dlaczego? Dlatego, że i tak nie wiem, proste posiłki, wiem tylko dobre. Myśliwie nie mamy broni dystansowej. Ty wstałeś? O cholep, cholipka. To jeszcze teraz muszę zajęcie znaleźć. Dobra, gdzie ty tutaj jesteś? Dobra, niech będzie tak. Treser, myśliwy na pewno nie. Będziesz... Wow, tragał sprzątał. Tak jak wszyscy u mnie w... Wszyscy goście u mnie w kolonii. Gdzieś tam na roli jeszcze pomożesz. Szok. Wstał. Tak po prostu wstał. Oj Bartek, żeby to wszystko było warte. Właśnie, a ty? Teraz jakieś zadanie dla ciebie mamy? Archonexus, to. Worek zepsuł się składowisko. Domyślam się, niestety. Muszę wysłać gościa z tym. Z workami, no. Zróbmy to od razu. Twórz karawanę w to miejsce. Idzie nag. Wszystkie mechy. Obstawę ci walniemy całodobową. Największy udźwig. O dziwo jest to wiki. I jaja. O, to jest ciekawość. Puścimy jaja, będziemy mieli więcej jeżyn. Przedmioty, worek. Ile? 60 worów. Spoko. Jedziecie. Duże ryzyko działania u Leonidasa. Leontia. Ja się nie mogę zmienić tytułu, nie? Lila. Będziesz Lila, żebym się nie mylił. Nie mylił. Użegnijcy zwłoki, nosisz maskę. Mieli leżeć. Lila stwierdziła, że wstaje. No dobra. I wyszli. Wow, ale timing. Lećcie, pędźcie. Szybko zostawcie worki, wracajcie. Bo jest przypiks. Muszę sprawdzać, co oni biorą, bo znowu nie wzięli kurczę z tych
Racji. Co jest? Czemu oni biorą zwykłe posiłki, a nie racje? Nie rozumiem tego. Racje są po to, żeby mogli właśnie wynosić je i z nich korzystać. To nie, oni wolą widzę brać ten. Oni wolą brać... normalne posiłki. A później będzie, o, zjadł surowy posiłek. Worek z nim w składowisku, no. Tu będą gniły te wory, no. Chory na wory. O, tu jest katastrofa ogólnie biologiczna. Nie, no naprawdę potrzebujemy kogoś, kto będzie przenosił rzeczy. A to jest w ogóle clean sweeper jeszcze. Niech leży, zniszczę je tam. Rzemieślnik 10, Wiki, no to jest... Dotarło na miejsce, o, super. W takim razie, jak dotarliście na miejsce, bierzemy nasze przedmioty, worek. Wyrzuć wszystko, potwierdzam. I spadamy do domu. Wzięliście stąd, wzięliście stąd. To teoretycznie liftery stąd powinny zanieść z powrotem do tego naszego głównego składowiska. Weźmiemy jeszcze tych worków. Znowu. To po prostu katastrofa. Naprawdę. 49 worków na zewnątrz. To jest dużo. To się nie wydaje może, ale... No... To jest dużo. Wiem! Wiem i jeszcze raz wiem. Niegodna sypialnia? Hatfu? Co ty? Podwójne łóżko, aha. Bo Elo ci zabrał, ty, no to trzeba było mówić. Wypad. Jovian tu będzie spał ogólnie jak coś. I doceń to, masz lepszą sypialnię od naszego, kurde, lidera. Siema. Potrzebne miejsce do medytacji. Nieprawda, tam kłamie. Jak zwykle. Masz, te miejsce do medytacji ci zrobię. Gdzie to jest różne? Cyk, masz już. Wiki, niewielkie ryzyko załamania. Dlaczego? Jesteś głodny? To daj sobie zjedz dobry posiłek. Nie ma problemu. Wyczerpanie u McCarthy'ego. No tak, w obstawie byłeś, co jesteś podnięty. Zjesz sobie i pójdziesz spać, prawda? Dokładnie. Super, że Jan znowu jest w ciąży. Może uda... O kurde, może uda się ten... Zapomnieć o tej... Czureczce. No, a ciężko będzie. Co jest? Ty potrzebujesz kciuchów? Minus 4 widziałem. A nie, mamy brak tego. No, to będzie jeszcze trzeba przez to przekopać w takim razie. Zrobimy tutaj... Po prostu przekopmy się przez to, zrobimy sobie tutaj naszą, powiedzmy, coś ale świątynię i do tego będziemy mieli jeszcze oczywiście z tyłu nasze te sargofagi, no bo one to nie mogły być w ten sposób zostawione, bo to nie wygląda za ładnie. Trochę drewna się znowu nazbiera. Statek PSI. Mężczyzna brzęczenie. Dopiero co się pozbyliśmy i już znowu nam brzęczy, no. Sami kosiarze. Sami im też jedna korma została. Ta, sami kosiarze. Jedziemy z nimi na pełnej. Gdzie są nasze granaty? MP. Tu są. Jak to zrobić? Wiem, jak to zrobimy. Siema. Ty masz mieczyk, nie? Wyposaż się w granat EMP teraz. Na chwilę. Chodź.
Wykorzystamy twoje super uzdolnienie. Ty, Wiki, co ty robisz? Tu kuźwa ryzykantka jesteś, nie? Jest i Mati, dobra. Dawaj bliżej. Daj jeszcze bliżej. Ile skok mi zeżre mogę? No 5 tylko, dobra. Rzuć tu granat. Dobra, ruszyły się. Spadamy. I spadasz w ten sposób, cyk. Siup. Hop. Kozak. I nic nie jest. Cyk, do drzwi. Po co mi sięki drzwi i do domu. No dobra, i czy pytanie teraz, czy oni się skupią na drzwiach, czy będą się wbijać do kolonii? Powinienem, zanim to zrobię, powinienem tak, ubrać swoich kolonistów. Przynajmniej niektórych. O! No. Wszyscy poszli? Prawie wszyscy, połowa. Nie wychodź stąd, broń Boże cię, nie wychodź stąd. Dobra, ogólnie tak. Jakby co, zagrożenie. Dobra. Wszyscy zagrożenie. I mechy też do zagrożenia, na razie. Bo tu widzę, że część idzie jednak walić w nam po wieżyczkach. Padną na pułapkach najpewniej, a część została bronić statku. Wrócą się? Już chyba nie. Chodźcie szybko tutaj. Rozstawię was. Zdążycie? Powinniście zdążyć. No, spokojnie zdążycie. Mati... Na razie rób cokolwiek. Dobra, padają. O, patrz. Ile padło? No, niedużo. Myślałem, że chociaż jeden padnie, a tu tak... Niekoniecznie, no dobra, w takim razie wracamy tutaj. Wracamy tutaj i zapraszam teraz już tak Wiki. Tutaj Franie i A, czekaj, bo wy macie, nie macie jeszcze hełmów założonych. Dlaczego? To ma wasz hełmy. MF-ka ma hełm, dobra. Zajmiemy się na szybkości tymi mechami, bo... No bo nie wygląda za dobrze. Dobrze byłoby się ich pozbyć od razu. Znaczy, że to jest psychiczne brzęczenie. Niby niskie na razie, no ale będzie później problem. Wychylmy się tutaj. Wiki zapraszam tutaj. Tak samo jaja. Frania gdzieś tam z tyłu ubezpiecza jak coś. I możemy też drzwi zostawić otwarte. I te w sumie też. I Maty gdzieś tutaj się ustawi też ładnie, żebyśmy mogli rzucać dalej granaty i MP. Super. Stań tutaj, dobra? Dobra, i już są rzucane granaty, tak żeby tutaj stuny leciały. Jest kozak. Pojedzie reszta? Nie, także będzie trzeba tej ich prowokować co jakiś czas. Ty już możesz robić tam co chcesz, nie? Dobra. Trochę mechów leży. Będę chodził tak Matim, ponieważ Matim ma tą fajną zdolność do skakania jak coś. Także wyjdzie z tego na bezpieczno. Pokażemy się. Zgarniemy kolejne mechy. Zaraz zasadzonka ryżu.
Mati, zostań tutaj. A to najzwyczajniej się ci wytnę. Polecenia. W tym miejscu. Na dzisiaj Gerhendy zaraz tym zajmą. Zdarzy się odschodzić, zdążysz. Już lecą strzały. Kolejna część sprowokowana, dobrze. A Mati, tak jak mówiłem, stań tutaj sobie, nie? Stu! Dobra. Zresztą co fajnie tak latają. O, super granat, szkoda, że nie. Franis, zbijesz tarczę. Ten granat również bardzo dobry, szkoda, że nie. Jak reszta? Jeszcze 6. No dobra, Mati, dawaj. Wiki, jakieś straty? Nie, no zbroja zwiadowcy to strong. Jakieś tam lekkie złamania. Siniaki same. Jest ogólnie kozak. Powinnaś ten miecz mistrzowski z marmuru nosić. Gdzie ty idziesz? A, okej. Okay. Kosiarz przenosisz, dobra. Okej, okay, okej, okay, spoko. I do kolejne. Wszystkie? No, teoretycznie wszystkie. Wchodź, 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 wchodź tutaj. Udaj się tutaj. Dostał. Spokojnie, Mati zdąży, Mati jest szybszy. Nie wiem, co tutaj wstawimy kolejnego. Kolejnego obrońcy i proszę bardzo, nie musiałem wszystkim tutaj przychodzić. Reszta niech sobie tam robi co chce. Zwłaszcza Nag, Bartek, no to wiadomo, nie? Cyk, 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 dobra. Jeszcze stuna złapie? Złapał stuna, to już go rozstrzelają na pewno, dobra. Lecimy w takim razie po ten statek, no i będziemy kończyć odcinek powoli. Zapraszam, koniecznie potrzebuję ratunku. To go uratujcie. Jak tam Wiki, potrzeby? Zjadłbyś coś. To zjedz sobie posiłek w takim razie i później przyjść tutaj. Frania? Tu nie też, nie? Leć Franie do domu. Dzięki za pomoc, naprawdę, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Już się obudził, mech jak coś, więc postawmy tutaj się w stan gotowości. McCarthy na boczek, super, mamy to. Ostatni mech. Mech. McCarthy do dom. Do dom, do dom. Do dom. Reszta strzelców, zapraszam tutaj, będziemy strzelać do tego. Do tego zła, co brzęczy. Cyk, cyk, cyk. Super. Zniszczone i jeszcze podróżuje nam gościu z frakcji. Halera, zaawansowany komponent, zwykła stal, komponent, super stal. Całkiem niezłe rzeczy, szczerze, spoko. Do domu, dobra robota. A my co? A my chcemy ryzykować samotnymi podróżnikami jeszcze więcej ludzi w kolonii? Moglibyśmy wtedy jakiś atak odeprzeć. Nie wiem, nie wiem. Pomyślimy chyba na następnym odcinku na tym. A na razie to tyle. Do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z naszej serii Rimworld. Na razie.